Was, a to recenzja Samsung Galaxy Tab 2 10 i 1 cali. Odblokujmy go sobie. Pojawia nam się pole startowe typu pogoda, film lub muzyka ostatnio oglądane, Game Hub, Music Hub, szybkie menu. Menu, które pokaże się nam nawet jak nie będziemy w jakimś polu startowym, czyli w jakiejś grze i chcemy wykonać jakieś obliczenie, wysłać e-maila, no to to jest takie szybkie menu wszędzie. Tutaj mamy klawisz cofania o jedno, klawisz wracania do menu głównego, czyli tego. Rejestr co ostatnio robiliśmy i robienie screenshotów. Screenshot polega na tym, że teraz się przekonacie. Chwila. Że po prostu możemy sobie malować po nim. Przypuśćmy, nie wiem, robimy zdjęcie screenshota, sobie namalujemy jakąś twarz, tak, jakiegoś tam ludzika. O, ja sobie tam jest, zrobimy mu kitki. Tak, trochę trudno się rysuje na takim czymś. No ale jest, możemy oczywiście wszystko zmazać. O, tak. No oczywiście nie zapiszemy tego sobie, ale możemy też zapisać. Co sobie tutaj jest? Powiadomienia. Znowu. Powiadomienia, czyli data, godzina, oczywiście T-Mobile, to wam mówiłem, dopiero naładowane. Szybkie menu, nie musimy szukać po jakimś, gdzie się co włącza. Po prostu tutaj mamy wyświetlanie, ustawienia i powiadomienia. Przejdźmy sobie do menu. Oprócz tego, co mamy w zwykłym telefonie, smartfonie, tablecie, Samsung dodał jeszcze jakby swoje od siebie aplikacje. Jest mnóstwo tego. Na przykład Polaris Office. Chodzi w nim, że mamy, przypuśćmy, format Worda. Możemy na nim pisać. Tablet, albo po prostu rysować. To wyszło nam łabeł, ale chodziło mi o tablet. Trochę trudno, to nie jest Samsung Galaxy Note. Trochę trudno, muszę przyznać. No niestety. Cofniemy tu sobie. Oczywiście nie będziemy tego zapisywać. Nie zapisuj. No dobrze. Kolejną rzeczą to jest także notatka. W notatce możemy dodawać sobie inne. Też możemy pisać. Znowu wyszło nam ły. A ja chcę ty. J. Tak. Ty. Ta. Dobra. Ale możemy też tu rysować, pisać. Bardzo dobrze się tu pisze. Tak płynnie. Zapisujemy sobie notatkę. Jest jakieś table, ale jest dobrze. Ustawienia wejdziemy sobie. Jak widzicie, tutaj jest Wi-Fi, Bluetooth. Wejdziemy sobie, przypuśćmy, baterię. Bateria jest bardzo fajna. Wświetla się, co teraz na tej baterii bardzo dużo zajmuje. Jak widać, ekran,
68%, rozładowanie 94% mamy. No to nie jest dużo, bo dopiero wczoraj skończyłem ładować. Trzyma mi odładowania 11 godzin, 8 minut 32 bez zasilania baterii. To nie jest dużo. Tak. Przejdźmy sobie do w ogóle informacji o urządzeniu. Działa usługa mi. No. Czas aktywności 19 godzin od wyłączenia. Tak, bo informacje prawne to tam jest wszystko. Wersja Android 4.04. Więc to jest tak jakby wszystko. Dziękuję za oglądanie i cześć.